Każdy z nas jest aktorem, a swoje umiejętności prezentuje na scenie, którą jest sklep, miejsce pracy, szkoła czy dom. Poprzez ciągły pęd życia nie zauważamy, kiedy z jednej postaci przeistaczamy się w następną, posłusznie odgrywając zadania przypisane do konkretnej roli. W ten sposób popadamy w rutynę, poddając się monotonii życia. By zmienić obecny stan rzeczy i na nowo ożywić nie tylko nas samych, ale i przestrzeń miejską oraz artystów, Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej stworzyła projekt Ożywianie – jesienna kampania teatralna, podczas której na ulicach Poznania organizatorzy będą chcieli powrócić do teatru ulicznego. Ten festiwal powstał po to, aby promować młodych artystów, ludzi związanych z teatrem. Nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie właśnie grupy teatralne, które chcą pokazać to, z czym w ostatnim czasie pracowały. Artyści biorący udział w projekcie będą starać się zainteresować przechodnia. Poprzez działania artystyczne pobudzić ich do myślenia oraz zachęcić do spontanicznych aktów twórczych. Nie sposób będzie ich pominąć, nie sposób będzie nie zauważyć. Ich działania będą na tyle chyba rozśmieszające w gruncie rzeczy ludzi, że siłą rzeczy pojawi się uśmiech. A jeżeli pojawi się uśmiech, dobra energia, wezmą od nich ulotki z naszym programem, zobaczą, co jeszcze można zobaczyć, to trafią też na inne punkty działań. Dodatkowym elementem w tegorocznym programie będzie ożywianie historii poprzez spektakle teatralne Ekshumacja radykalnej frakcji medialnej Mazut i Finamor, miłość dworna, teatru Ewolucja Cienia. Szczególnie polecam studentom, parom, zakochanym i nie tylko. Piękny spektakl o miłości. Myślę, że na pewno się rozgrzejecie i na pewno mimo wieczoru poczujecie klimat teatru. Ożywianie potrwa do 14 października. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.